Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Zaczynamy nowy filmik. Dzisiaj porozmawiamy sobie o aktualizacji mojej porannej pielęgnacji w sezonie jesiennym. Mam tutaj już przygotowane wszystkie produkty, o których Wam dzisiaj opowiem. O krokach oczywiście, które stosuję w mojej jesiennej, aktualnej pielęgnacji porannej. Będzie też film dotyczący wieczornej pielęgnacji, a jak wiecie doskonale, w tej wieczornej pielęgnacji zawsze jest więcej produktów, są troszeczkę inne kroki, więc o wszystkim Wam opowiem, dopytujecie, wiem, że jesteście ciekawi, więc zaczynamy. I tak naprawdę powiem Wam, że te kosmetyki, które tutaj mam przed sobą, to są produkty, które stosuję już tak naprawdę chyba od końcówki sierpnia. Zobaczymy, czy uda mi się kontynuować tę pielęgnację do końca tego roku. Być może na początku grudnia zacznę wprowadzać zmiany, ale oczywiście będzie aktualizacja mojej zimowej pielęgnacji. Zaczynam. Pierwszy krok, który stosuję, to oczywiście oczyszczanie skóry po całej nocy. Jest to obowiązek, skórę trzeba umyć, przygotować ją na poranne przyjęcie substancji aktywnych, na cały dzień, a jak wiecie, w nocy na naszej skórze zbiera się kurz z poduszki na przykład, roztocza, pozostają na niej resztki produktów pielęgnacyjnych z wieczornej pielęgnacji, no dlatego też właśnie skórę trzeba umyć i to jest bardzo ważny krok. Ja wiem, słyszałam takie teorie, że skóry rano nie powinno się myć i tak dalej. Słuchajcie, dla mnie to jest totalna bzdura. Tak jak biorę rano prysznic czy myję włosy, tak też muszę oczyścić skórę twarzy. Dobra, i tutaj stosuję produkt, który jest od marki Sensu Mare. Co prawda jest to delikatna emulsja do demakijażu, ale u mnie ten kosmetyk bardzo fajnie sprawdza się w porannej pielęgnacji. Dlaczego? Dlatego, że ma właśnie taką formułę, ja bym powiedziała mleczka. Przyjemnego mleczka, którym bardzo ładnie oczyszcza się skóra, a przez to, że jest to kosmetyk delikatny, delikatny w swoim składzie i delikatny w działaniu, też fantastycznie sprawdza się właśnie w porannej pielęgnacji. Tutaj marka informuje nas już na opakowaniu, że mamy w składzie olej żożoba, naturalny prebiotyk, ekstrakt z algi czerwonej i brunatnej, kompleks dwóch mikroalg, wodę z lodowca, kompleks pięciu alg morskich. Naprawdę powiem Wam, że skład jest bogaty, jest bardzo ciekawy. Emulsja też tak delikatnie, przyjemnie pachnie. Ja bardzo lubię ten zapach, więc on też umila mi cały ten proces w porannej pielęgnacji. No i oczywiście odrobina rozsmarowuje w dłoniach, następnie rozsmarowuje na twarzy, dodaje wodę, dalej wykonuje taki delikatny masaż, a później ten produkt zmywam. I po takim myciu drugi krok w tej porannej pielęgnacji to jest oczywiście tonizacja. Też tutaj jest tak, są takie głosy, że toników wcale nie musimy stosować. Oczywiście, jeżeli stosujemy w pielęgnacji też odpowiednie produkty myjące, wtedy możemy zrezygnować z toniku. Ale powiem Wam, że ja na przykład osobiście bardzo ten krok lubię w mojej pielęgnacji. Lubię tonizację, ona daje też mojej skórze taką dodatkową dawkę składników aktywnych, które znajdują się w toniku. Skóra też jest taka fajna, przyjemna, miękka i zupełnie inaczej reaguje na serum, które później nakładam. A skoro jesteśmy przy tonizacji, no to tutaj, jeśli śledzicie mój Instagram, wiecie, że korzystam z toniku od marki Sensu Mare, Algotonik. Ja ten tonik po prostu uwielbiam. To jest mój powrót, że tak powiem, do tego toniku, bo używałam go na samym początku, kiedy w ogóle poznałam markę Sensu Mare. To był jeden z pierwszych produktów, po które sięgnęłam i bardzo lubię ten tonik. Zresztą zrobiłam ankietę na moim Instagramie i zapytałam Was,
No przynajmniej te osoby, które korzystają z kosmetyków marki Sensumare, który z tych kosmetyków jest waszym ulubionym? I wiecie, co się okazało? Że większość z was głosowała również na tonik. Naprawdę ten tonik jest wspaniały, przepięknie pachnie, więc też umila ten cały proces w porannej pielęgnacji. Orzeźwia, tonizuje. To, co jest najważniejsze, to ten tonik właśnie robi. Okej, lecimy dalej. Wspomniałam wam o serum i pokażę wam tutaj serum, które stosuję do pielęgnacji szyi. Serum ujędrniające i które jest właśnie skierowane na tę część naszej twarzy. To jest serum od marki Eisenberg w takiej lekko wodnisto-żelowej formule. Jak widzicie, ja już kończę ten produkt, bo stosuję go nieco dłużej niż od końca sierpnia. Zaczęłam go stosować jeszcze w okresie letnim i uwaga, tutaj do niego w porannej pielęgnacji robię sobie taki masaż. Właśnie z tym serum. Masaż przy pomocy takiego, jak to się mówi, diamentowego rollera. To jest roller od marki Mondunik, który kiedyś dostałam w kosmetykach, ale takie rollery możecie dostać w internecie. I co robię? Nakładam serum, delikatnie je wmasowuję, a następnie wykonuję właśnie masaż. Masaż podciągający skórę do góry i co jest dla mnie bardzo istotne, to masaż tutaj w okolicy, proszę bardzo, żuchwy, czyli taki masaż od środka do zewnątrz, masaż, który też pobudza limfę, przepycha limfę, no i oczywiście wpływa na ten drugi podbródek, który niestety u mnie jest, tworzy się, mam nadzieję, że kiedyś go zniweluję, ale jakoś sobie żyję w swoim świecie, słuchajcie. Więc tak, serum, roller i to robię w porannej pielęgnacji, dosłownie kilka minut, nie za długo, a też się tutaj nie bawię w jakieś masowanie. Chwila, moment i mamy serum, ale też oczywiście pamiętam o nałożeniu serum na moją twarz. I w mojej porannej pielęgnacji nie może zabraknąć witaminy C. Jeśli śledzicie mnie tutaj na moim kanale, czy też w mediach społecznościowych, to doskonale o tym wiecie. Witamina C jest jedną z moich ulubionych substancji aktywnych, fantastycznie wpływa na skórę, wymiata wolne rodniki, przygotowuje ją na cały dzień. Witamina C musi być. I od jakiegoś czasu, myślę, że tak od 2 miesięcy albo prawie 3 miesięcy, stosuję serum od marki Teoxan, serum z witaminą C i z jedną z moich ulubionych form witaminy C, czyli jedną z tych najbardziej aktywnych, ale też taką formą witaminy C, która bardzo fajnie sprawdza się w przypadku skóry wrażliwej i można ją stosować przez cały rok. To serum ma formułę takiego delikatnego mleczka, białego mleczka, praktycznie nie pachnie, ten zapach jest taki naprawdę bardzo, bardzo, bardzo delikatny i to jest produkt, który świetnie sprawdzi się przy każdym typie skóry. Ja co prawda mam skórę mieszaną, ale dostałam od was informację, również na moim Instagramie, wiadomości do skrzyneczki, że kupiliście sobie to serum i na przykład macie cerę trądzikową, macie skórę tłustą, a troszkę się obawialiście o tę olejową formę witaminy C, która w tym serum się znajduje, a jednak jesteście bardzo zadowoleni z tego produktu, świetnie się u was sprawdza, nie przetłuszcza skóry, bardzo dobrze też działa z innymi kosmetykami, więc wy również potwierdzacie to, że jest to świetne serum. Co prawda marka reklamuje to serum jako produkt do pielęgnacji skóry z przebarwieniami. Ja przebarwień na skórze nie mam, bardzo o to dbam, ale właśnie witamina C jest jedną z takich substancji, która dba o to, żeby te przebarwienia się nie pojawiły, a jeśli już są, to delikatnie je rozjaśnia i wyrównuje kolory na naszej skórze, ale też daje taki ładny efekt rozświetlenia. Także ja jestem z tego serum bardzo zadowolona, pewnie niedługo mi się skończy i wprowadzę jakiś inny produkt, ale na pewno mogę wam ten kosmetyk gorąco polecić. Co dalej robię? Czyli po nałożeniu serum na szyję, a w moim wieku jest to konieczność, a po nałożeniu serum na twarz aplikuję krem pod oczy. I teraz, od jakiegoś czasu w mojej pielęgnacji jest właśnie ten krem od Babo. To jest marka polska tworząca kosmetyki naturalne.
I to jest krem, jak widzicie, zamknięty w słoiczku, który ma bardzo taką treściwą konsystencję i ja bym powiedziała, że to nie jest krem. To jest masło, dosłownie, słuchajcie, bo on ma nawet taki kolor, ta konsystencja i kolor w środku przypomina tradycyjne spożywcze masło. I jego konsystencja jest rzeczywiście taka tłusta, bardzo treściwa, odżywcza, po nałożeniu na skórę przepięknie na niej pracuje. Ma też oczywiście świetny skład, bo jest to, tak jak powiedziałam, kosmetyk naturalny, więc coś dla zwolenników pielęgnacji naturalnej. Natomiast słyszałam o tym kremie bardzo dużo pozytywnych opinii, zarówno na Instagramie, jak też tutaj na YouTubie od dziewczyn, które bardzo go zachwalały. To jest krem skierowany do osób, które mają problem z opuchnięciami, z zasinieniami, krem przeciwzmarszczkowy, który ma działać też lekko ujędrniająco na naszą skórę. Ja co prawda nie mam problemów z zasinieniem w okolicy oczu i nie mam też problemów z opuchnięciami, chociaż zdarzają się takie sytuacje, że na przykład rano obudzę się i te oczy są lekko podpuchnięte z różnych przyczyn, nie będziemy teraz w to wnikać. Co wtedy robię? Wkładam ten krem na kilka minut do lodówki, dodatkowo go schładzam, a później aplikuję na skórę. Mi na przykład bardzo spodobała się konsystencja. Oczywiście ten krem nie posiada też w składzie żadnego zapachu, więc jest to świetna opcja dla osób, które posiadają skórę wrażliwą, które mają oczy wrażliwe i nie chcą stosować tego typu produktów w swojej pielęgnacji. Natomiast wiecie, to zauważyłam, że ten krem przez tą właśnie swoją konsystencję bardzo fajnie wpływa na naszą skórę przed nałożeniem korektora. Jeśli stosujecie korektor waszej pielęgnacji, jeśli macie skórę wokół oczu suchą albo nawet bardzo suchą, jeśli macie skórę dojrzałą i widzicie zmarszczki i teraz chcecie, żeby ten korektor fajnie na skórze wyglądał, żeby jej nie przesuszał, nie podkreślał zmarszczek, to powiem wam, że ten krem jest genialnym rozwiązaniem. Naprawdę, jestem z niego bardzo zadowolona. Kiedy pokazałam wam pierwszy raz ten krem na moim Instagramie, oczywiście pojawili się zwolennicy i przeciwnicy, jeśli chodzi o konsystencję. I to jest zrozumiałe, bo każdy z was wybiera dla siebie taką konsystencję, która najbardziej będzie wam pasowała, ale też będzie dobra dla skóry, którą posiadacie tutaj właśnie w okolicy oczu. Pojawiły się też głosy o to, że jest to produkt zamknięty w słoiczku, a wy na przykład wolicie takie, które są z pompką. Oczywiście, tylko pamiętajcie o tym, że tego typu konsystencji jak ta, czyli właśnie takiego masła, nie da się zamknąć w produktach z pompką, bo po prostu go nie wyciśniecie. Więc tutaj potrzebna jest łopatka i trzeba zadbać o tę higieniczność produktu. Są oczywiście w składzie konserwanty, które również będą wpływały na to, że ten produkt będzie dla nas bardziej higieniczny. No, ale się rozgadałam na temat kremu. Napisałam również na moim blogu taką mini recenzję o tym kosmetyku. Tam też wyróżniłam substancje aktywne, które się z nim znajdują, więc w opisie do dzisiejszego filmu zostawię wam też link do tego posta. Także krem pod oczy, który myślę, że będzie mi towarzyszył przez spory czas. Mamy tutaj pojemność 15 ml, 6 miesięcy przydatności od otwarcia, bo o to też mnie pytaliście. Właśnie ze względu na to, że mamy taką konsystencję, on jest dosyć gęsty i treściwy i naprawdę niewiele go potrzeba, żeby tutaj nałożyć właśnie w tej okolicy oczu. Ale jeszcze jedno pytanie pojawiło się u mnie na Instagramie, a mianowicie to, czy nakładam ten krem również na górne powieki. Nie aplikuję go na górne powieki, tak jak producent zaznaczył, jest to krem pod oczy, czyli aplikujemy go na dolną powiekę, ale też ze względu na to, że w składzie znajduje się peptyd, neuropeptyd, porównywane również do jadu żmij, jadu węża, którego nie powinniśmy nakładać na górną powiekę, bo może on dawać efekt odwrotny, czyli powodować opadanie tej powieki. Zaznaczam, to jest krem do stosowania pod oczy, tak jak twierdzi producent, i w tej okolicy właśnie go aplikujemy. Skoro w mojej pielęgnacji pojawiło się serum na szyję i na twarz, no to musimy teraz czymś wykończyć tę pielęgnację. I tutaj możecie nałożyć bezpośrednio krem z filtrem, jeśli tak lubicie, jeśli jest to krem z filtrem pielęgnujący. Jeśli nie macie czasu i nie chcecie nakładać kremu, a później filtra, lub też takie rozwiązanie się u was sprawdza, albo nakładamy krem na dzień,
a później aplikujemy filtr. Ja właśnie tak robię. W tej jesiennej pielęgnacji stosuję krem na dzień, a później nakładam filtr, zaraz Wam go pokażę. Natomiast w porannej pielęgnacji stosuję krem od marki Biotherm serii Blue Therapy Uplift. O, jak ładnie on się tutaj komponuje z moimi, zobaczcie, tulipanami, idealny kolor. To jest krem, który już znam w wersji na dzień. Bardzo fajnie się u mnie sprawdza. Kontynuuję pielęgnację z marką Biotherm. W wieczornej pielęgnacji też zobaczycie jeden kosmetyk. I ja już nie będę się za bardzo na jego temat rozwodzić, bo już Wam opowiadałam o tych kosmetykach z linii Blue Therapy, ale chciałam Was po prostu poinformować, że dalej kontynuuję kurację, dalej testuję te kosmetyki, żeby zobaczyć, jak się na mojej skórze sprawdzają, więc w tej porannej pielęgnacji nakładam właśnie ten krem. No i można by było powiedzieć, że jest to koniec, jeśli chodzi o pielęgnację poranną. Później robię sobie herbatkę, robię sobie śniadanie, czekam, aż te kosmetyki zaczną działać na moją skórę, a dopiero po takim czasie, kiedy mam się dalej szykować, czyli robić sobie makijaż, przed makijażem aplikuję filtr. Zawsze obowiązkowo w porannej pielęgnacji nakładam filtr. I jeśli oglądaliście haul z Włoch, to pokazywałam Wam, że kupiłam sobie w aptece włoskiej filtr od Isdin, czyli właśnie ten filtr Ultra Photo 100 Spot Prevent Emulsję 50+. I miałam opowiedzieć Wam, jaka jest moja opinia na temat tego filtra, ponieważ w mediach społecznościowych, na Instagramie, na YouTubie pojawiło się bardzo dużo pozytywnych opinii o tej marce, zwłaszcza o tym filtrze. I ja Wam powiem tak, i tak i nie. Nie mogę wypowiedzieć się na temat ochrony, no bo tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Z drugiej strony nie mam przebarwień, więc jednak te filtry coś na mojej skórze dają. Ale muszę Wam powiedzieć, że fajna jest konsystencja tego kremu. Natomiast zauważyłam, że nie z każdym podkładem i nie z każdym kremem CC on się sprawdza. Przynajmniej na mojej skórze mieszanej. Jeśli jeszcze rozmawiamy o policzkach, które są suche, to okej. Ale już w strefie T, czyli właśnie w strefie tej bardziej przetłuszczającej się, jak nakładam niektóre podkłady i testuję sobie właśnie z tym filtrem, no to widzę, że albo źle pracują te podkłady, jest problem z ich aplikacją, albo też zaczynają bardzo szybko się wyświecać w tej strefie T i wiem, że to jest wina tego oto filtra, a nie samego podkładu, bo też te podkłady stosowałam z innymi filtrami i wiem, jak się sprawdzały. Więc powiem Wam, że ja nie jestem do końca zadowolona z tego produktu. No ma fajną konsystencję, nie dochodzi do żadnego podrażnienia. Być może gdybym posiadała skórę suchą, nie tylko na policzkach, ale również w strefie T, to wtedy mogłabym ten kosmetyk zachwalać. Ale ze względu na to, że posiadam cerę mieszaną, no tak jak mówię, nie z każdym podkładem, nie z każdym z kremem CC on mi się sprawdził, więc jeszcze trochę go poużywam, ponieważ jest to 50, myślę, że tak do końca października, a później przejdę na filtr 30. Mam w zapasie mój ulubiony, sprawdzony filtr, ale mam też jeden inny fajny, który chciałabym przetestować, też 30, i myślę, że opowiem Wam o nim już w zimowej pielęgnacji, bo na razie nic nie mogę na jego temat powiedzieć. Także słuchajcie, tak wygląda moja aktualna pielęgnacja. Jest trochę tych kroków, ale ja wyznaję taką zasadę, że do pielęgnacji należy się przyłożyć, nie trzeba się śpieszyć. Oczywiście w tej porannej pielęgnacji tych kosmetyków jest zdecydowanie mniej. Ja też mam taki tryb pracy i tryb życia, że w porannej pielęgnacji nie muszę się aż tak śpieszyć, że muszę wyjść, muszę zawieźć, nie wiem, dzieci do przedszkola, że muszę jechać do pracy. Więc dzięki temu mogę sobie pozwolić na wykonanie więcej kroków, zrobić to spokojniej, zrobić sobie ten dodatkowy masaż, z którego jestem oczywiście bardzo zadowolona. No i tak przedstawiam się kosmetyki, które stosuję. Oczywiście zaznaczam, że są to produkty, które ja stosuję, bo bardzo często też pod moimi filmami piszecie mi, czy pojawiają się takie głosy, że stosuję bardzo drogie kosmetyki i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Zgadzam się z Wami. To są kosmetyki, które ja stosuję.
Niekoniecznie oznacza to, że i wy musicie takie kosmetyki stosować. Ja pokazuję wam moją pielęgnację. Być może coś was z tych kosmetyków zainteresuje, coś wam się spodoba. Jak widzicie, to są kosmetyki z różnej półki cenowej. Mamy też kosmetyki tradycyjne, mamy tutaj kosmetyki selektywne, mamy produkty profesjonalne. Ja po prostu taką pielęgnację lubię i ona się też u mnie bardzo dobrze sprawdza. Więc miejcie to na uwadze, że to nie jest tak, że ja wam dzisiaj mówię, co wy macie stosować i macie kupić te kosmetyki. Nie. Wy dopasowujecie pielęgnację do potrzeb waszej skóry, do potrzeb, do zasobu waszego portfela, do tego, jaką wyznajecie zasadę, czy pielęgnacja naturalna, czy pielęgnacja tradycyjna, być może pielęgnacja mieszana. To jest dla was bardzo ważne. No cóż, nagadałam się dzisiaj, jak to ja. Ale wy wiecie, że ja uwielbiam kosmetyczne tematy i mogłabym tutaj z wami rozmawiać na właśnie te tematy godzinami. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Spodziewajcie się, że za chwilę pojawi się również film z moją aktualną jesienną wieczorną pielęgnacją i pewnie będzie nieco dłuższy, więc mam nadzieję, że to przeżyjecie. Dziękuję wam za uwagę i oczywiście widzimy się w następnym filmiku. Przypominam, że linki do tych produktów, o których dzisiaj wspominałam, znajdziecie jak zawsze w opisie do mojego filmu. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w następnej publikacji. Buziaki, pa!